historii każdej firmy przychodzi moment, w którym przedsiębiorca staje przed wyzwaniem przekazania swojego dziedzictwa kolejnym pokoleniom. Ministerstwo Rozwoju i Technologii od kilku lat wprowadza procedury prawne, które wspierają proces sukcesji. To między innymi przepisy o przeniesieniu na następcę prawnego decyzji administracyjnych związanych z przedsiębiorstwem osoby wpisanej do CIDG. Umożliwia to kontynuację biznesu, przynosząc pozytywny efekt dla przedsiębiorcy, jego rodziny, pracowników firmy oraz polskiej gospodarki. Gdy działalność przedsiębiorstwa opiera się na decyzjach administracyjnych, takich jak koncesje, pozwolenia, licencje lub zezwolenia, wówczas nowy właściciel może wnioskować o przeniesienie tych decyzji na niego. Wystarczą do tego cztery kroki. Pierwszym jest złożenie wniosku do organu, który wydał decyzję. Następnie przedstawienie dokumentów, które potwierdzają spełnienie koniecznych wymogów i złożenie oświadczenia, że następca prawny akceptuje wszystkie warunki zawarte w decyzji oraz zobowiązuje się do wykonywania związanych z nią obowiązków. Dodatkowo, jeżeli przedsiębiorstwo jest własnością kilku osób, konieczne jest uzyskanie od nich zgody na przeniesienie decyzji na siebie. Następca prawny ma na to 6 miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy albo momentu wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, a w przypadku, gdy przedsiębiorstwo zostało nabyte za życia przedsiębiorcy, 3 miesiące od dnia nabycia. Dopiero odmowna decyzja albo niezłożenie wniosku w terminie powodują wygaśnięcie decyzji związanej z przedsiębiorstwem. Przeniesienie na następcę prawnego koncesji, pozwoleń, licencji i zezwoleń odbywa się bez skomplikowanych formalności. Zapewnia bieżącą działalność firmy oraz zabezpiecza jej przyszłość. Dowiedz się więcej o tym i innych rozwiązaniach dotyczących sukcesji na stronie sukcesja.gov.pl.